ten słynny konkurs jest gdzieś tam w kalendarzu na kolejne lata wpisany? Dla mnie osobiście mało prawdopodobne, jest to zupełnie na jakieś inne konkursy ciągle, na przykład na konkurs batalionowski w Płon, czy na przykład, no właśnie może na Czekowskiego. Prawda jest taka, że ja na przykład głównie się interesuję muzyką Bacha. Teraz się zafascynowałam Szostakowiczem i Chopin w tym momencie nie jest jakąś moją pasją. Doceniam go, no, ale... trzecia sonata Hamul. No, ale to już jest późniejszy Chopin, to już jest, to też jest inaczej. Jest dużo polifonii, dużo zagadek. Dużo Bacha. Dużo Bacha przede wszystkim i... Nie jest Chopin moją fascynacją, natomiast doceniam go i jego twórczość. Po prostu chcę się tego nauczyć. Chcę się do tego przekonać bardziej i żeby to zrobić, no po prostu muszę się z nim poznać i pograć. Zakończenie Słupskiego Festiwalu, konkurs laureatów. Jak już tak mi zdradziliście, tylko dwoje z Was jutro zagrali. Mm-hmm. Czyli Jakub i Natalia. No. Mm-hmm. To Ania musi wyjechać. No, ja niestety mam też inne zobowiązania, także... Czyli jeszcze jutro będziemy mogli Was usłyszeć, zobaczyć na scenie. Gdybyśmy mogli tak jakoś spuentować takie spotkanie, na przykład w taki sposób, że pomyślimy sobie, na przykład Jakub Kuszlik, Natalia Zaleska na Lipę 2020, za 5 lat, to w jakim miejscu możecie być wtedy? Nie wiemy, nie znamy przyszłości. Nie wiem, pamięci. Nie wiemy, co się będzie z nami miało. Nie wiadomo, jakie będą czasy. Po prostu może jeszcze będzie się robić. Na jakich ludzi trafimy, więc tak naprawdę... To jest niespodzianka. Możemy złamać rękę, może nam się odwiedzić coś. Są jakieś złe rzeczy. Nie no, tak naprawdę możemy po prostu czekamy z niecierpliwością. Czekamy na to, ale to jest niespodzianka. Przyszłość to jest coś, czego nie wiemy. Możemy mówić o tym, gdzie chcielibyśmy być, ale nie jesteśmy w stanie. Mam marzenia, możemy do nich dążyć, ale nie wiemy, jak to będzie.
przyszłość, na przykład w wypadku ludzi, którzy robią groundbreaking rzeczy niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Czy wy możecie wyczuwać, że to, co się z wami dzieje, nasza przyszłość, czy to wasza przeszłość, to jest jakieś, wiecie, przeznaczenie i zrealizujecie jakieś takie lepsze przeznaczenie niż to, które mają inni ludzie? Nie są chyba można mówić o lepszym. Jest chyba na zasadzie takiej, że my coś kreujemy i przeznaczenie jakby nam pomaga. Swojego losu, ale z drugiej strony ja jestem pozwolennikiem, ale też chodzimy trochę w sferę filozofii, że mimo wszystko człowiek nie ma władzy nad swoim dokładnie w 100% losem. Więc mimo wszystko może być tak, że wiesz co, bo często jest tak, że na przykład niektóre osoby, które grają wybitnie, nie robią kariery, bo po prostu nie trafiły na odpowiednie osoby, nie udało im się wypromować jakoś swojego nazwiska, albo na przykład gorzej mi się przygotowało na dwa konkursy, po prostu przeminęła już ich epoka. Konkursy nie są tak często, no i po prostu nie wyszło. Możecie przygotować na konkurs i na przykład możecie złapać jakieś... Przeziębienie niezwykłe. Przeziębienie i już masz od razu wezwanie do szkoły. Może komuś zadzwonić telefon i możesz się wywalić, więc to tak naprawdę staramy się pomagać temu, ale... co pomoże albo przeszkodzi, to już nie nasza właśnie. Tak się kończy, że na przykład bardzo dużo jest też osób znanych, a kompletnie przez wielu uważamy, że po prostu grać nie umieją. Nie, to jest przyznanie. Przyzwyczajenie? Czy nie? Tak? Szczęście, czekamy, ale czekamy po prostu z niecierpliwością, taką ufnością, w to chyba zamierza nas przynieść. Ja czekam razem z wami. Najpierw poczekam na jutrzejszy koncert wieczorem, koncert laureatów, a później będę czekał na rozwój waszych karier. A dziś dziękuję wam za spotkanie i za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Nie, no ja będę tutaj to siedział i tak będę... A oni mają problem ze wzrokiem, dlatego jeżeli zdejmą okulary, to nie będą nic widzieć. Ale jesteśmy piękni. Ale będą ładniej wyglądać. Może byłeś w okularach, pewnie. Ale my się wolimy bez okularów. Bez? No jak chcecie. Dobra, to ja już tego... A tu nie będzie widzę. No i zapomnisz potem. No to chyba widzę, że nie widzę. Bo to ty, jak ci mówią... Coś jest najlepsze, to jest to trochę gorsze. Będzie lepsze niż najlepsze. Wczoraj to opowiadałam chyba z 5 razy wieczorem. Dziękuję.
słaby wzrok, tak? Wzrok. I teraz też nie widzę, czy ja tam jestem? To pani Ania. Pan jest, ja też. Tylko nie wiem, czy to nie jest tak, że pod światło i... Czego światło nie znajdziemy. A w drugą stronę gdybyśmy... Nie, bo to jest tylko kontrast. Ogólnie jest dobrze. To jest tak zaciemnia, jak z tej strony siedzimy. Czyli jest dobrze. Ile tam czasu mamy? Od której pani gry? To znaczy ja rano 17, powiem szczerze, nie zdążyłam zjeść obiadu i muszę, bo ten do wieczora też nie dam rady. Także no, no myślę, że z godzinkę tak sobie. No to do 16 damy radę. Teraz, znaczy teraz akurat przeprowadziłem się z powrotem do Bochni na klasę maturalną, ale mieszkałem przez 2 lata tam w Bydgoszczy w Krakowie. Teraz będę studiować w Bydgoszczy. Jednak Bydgoszczy. Skąd byś tak przyciągnął? Snelling też do Bydgoszczy poszedł. Snellingiem jest inna jeszcze sprawa, ale to może nie na temat teraz. Mnie przede wszystkim przyciągnęła pani profesor Popowa Zydra. Ja to zaraz do tego wrócimy, tak? Jak ja tam zapowiem. A tylko sprawdzę, a pani Ania ze Zgorzelca mieszka w Cieszynie. I pani Natalia z Gdańska i mieszka w Gdańsku. No powiedzmy. Tak? No, Kolbuda. Nie, dobra. No mówię Kolbuda. Nie mieszkasz w Gdańsku. No. Dobra, nie będzie, że mieszkam w Gdańsku. No, ale Gdańsk, no to może być. Czyli duże miasto. No właśnie, wszyscy wiedzą, że Gdańsk, prawda? Dobra, to... Proszę zobaczyć, czy tam jest. Nie. Mów do Kolbuda. Nie, to przecież tylko. Musiałbym tutaj wklejać mapę, jak tam dojechać. To jest... Cieszę na tym, że lepiej też powiedzie Katowice, bo ja nie wiem, czy Cieszyn się kojarzy. No nie no, Cieszyn się kojarzy z Czechami. Z Cieszynem. Dobrze. To może faktycznie powiedzmy, że ja Kraków, a ty, że Gdańsk. Ale Bochnia też się kojarzy. Nie no, macie no, mówić, jak ja w ogóle cieszę, no to macie poczekać. Ja mam pod koszulek. Powiedz Kraków koło Gdańska. Tak, jestem z Bochni. Masz koszulkę z tak, Bochnia. Dostałem za jakieś granie. To chyba w 6 klasie. Zostawiam. Nie. To w sumie było chyba liceum. No liceum. Teraz już to położycie. Posłyszałem, że też fortepian. Teraz jest fortepian, No, dostałem kiedyś. No dobra, to do wszystkiego wrócimy. Pytania są, kamera działa. No to czarny, ale poważnie teraz. To teraz po prostu tak polecimy, tak? Co by was tak usytuowało? Właśnie, w przyszłości. Z takiej głupie jak na sesjonale i mamy mówić, bo no każdy się przeszukuje. A ja zwykle gadam mnóstwo. Nie wiem, tak, a no... Ja tak na początku zacząłem gadać, a później takie... cisza. No bo mnie działa połowę. No właśnie. Równo pół godzinki. No, elegancko. No,